Cześć, witam was serdecznie YouTube. Dzisiejszy odcinek troszeczkę inny niż wszystkie. Tak jak widać, proszę bardzo, jestem na green screenie. Tutaj jest moja gitara, mam tu instrumenty przygotowane. To jest nagranie prosto z live'a na Twitchu, gdzie razem z czatem za chwileczkę napiszą mi temat piosenki, jaki ma być. I podejmuję się challenge'u 10 minut, 1 minuta i 10 sekund. Tyle będę musiał nagrać piosenki. 10 minut, tak? Piosenka na 10 minut, piosenka w minutę i piosenka w 10 sekund. To będzie trudne. O robieniu piosenek, o politykach, temat jesienny jesz. Temat hemoglobina. Gastrofaza, w sumie balada o pluciu na widzów. Może coś ciekawszego, może niech będzie. Żółw, gastrofaza, w ten sposób to zrobić. Wszyscy robią o piątkowym wieczorze, to ty zrób o poranku. O, dobra, okej. Piosenka o poranku będzie w takim razie. Piosenka o poranku, 10 minut. Jest widoczne, 10 minut. Jest. Poszło. Na początku sobie znajdziemy tempo. Okej, mamy tempo. Chodźmy, nagrywam pierwszy track. Ciap. Kiedy wstaję rano w piątek. Pięć. Na live'ie. Trzy. Dwa. Jeden. Jest. Uwaga. Puszczamy w pełni piosenkę. W pełni prawna piosenkę. Kiedy wstaję rano w piątek, chciałbym zjeść kanapkę z szynką od mamy albo placek z moimi jabłkami. O tak, o nim marzę wciąż. Mamy to? Czy się udało, czy nie? 10 minut nagrać piosenkę na instrumentach i w ogóle? Chyba jest. No i mamy to. Piosenka w minutę teraz. Następna będzie piosenka w minutę. W jedną minutę. Jest ustawione tutaj. Proszę bardzo, to jest tak. Jest jedna minuta. Widać. Dobrze, w porządku. Teraz w sumie powinienem nagrać tą piosenkę jeszcze raz w minutę, nie? No bo na tym challenge powinien polegać, prawda? Że powinienem jakby teraz tą samą piosenkę, którą zrobiłem w 10 minut, nagrać ją w minutę. Spróbujmy to w takim razie. Git. Dobra, uwaga. 3, 4... Ry.
Alright. Jeszcze. Fuck, jeszcze raz. Okej. Kiedy wstaję rano, chciałbym zjeść kanapkę z szynką albo... No i... Okej. Mamy tyle. Koniec. Koniec czasu, moi drodzy. Czas się skończył. Czas się skończył. Tak jak słyszeliście, był budzik. Udało nam się nagrać tylko tyle. Kiedy wstaję rano, chciałbym zjeść kanapkę. Dobra, a teraz musimy to. A teraz musimy to nagrać w 10 sekund. Ustawione jest 10 sekund, proszę bardzo, żeby nie było. 10 sekund. A to zresztą będziecie też sobie mogli. Dobra. 3, 4. Nie idzie tego zrobić tak. No niestety, powtórzyć tą samą piosenkę w 10 sekund nie jest łatwo, ale zobaczmy, czy przynajmniej jest jakiś zalążek. No dobra, dobra, słuchajcie, w takim razie, no przesłuchajmy wszystkiego. Mamy piosenkę nagraną na 10 minut. To już się nie zaliczę do challenge'u, jakby co. To już się nie zaliczę do challenge'u, to już jest tylko i wyłącznie po to, żeby usłyszeć, jak to w ogóle wszystko będzie tutaj brzmiało. Na początku to, co nagraliśmy w 10 minut. Kiedy wstaję rano w piątek, chciałbym zjeść kanapkę z szynką od mamy albo placek z moimi jabłkami. O tak, o nim marzę wciąż. To nagraliśmy w 10 minut. To, co nagraliśmy w minutę, to jest to. Kiedy wstaję rano, chciałbym zjeść kanapkę z szynką albo... Tak, to co nagraliśmy w minutę i tu jest to, co nagraliśmy w 10 sekund. Nagrywanie włączone. To jest odtąd. No, więc słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, czy według was, znaczy jak w ogóle według was to wyszło. Czy zrobić coś jeszcze na zasadzie 10 minut, 1 minuta, chociaż nie, to już nie ma sensu. No ale tak, podjąłem się wyzwania, tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o nagrywanie piosenek w 10 minut. Można w 10 minut zrobić piosenkę, tak zwany jingle, który jak najbardziej jest nawet jakoś poukładany. W minutę nie jest łatwo, ale jeżeli się połączy już na przykład beatbox i gitary, tak najbardziej. W 10 sekund... No niestety. Dzięki wielkie za oglądanie, zostawcie suba, zostawcie lajka i w ogóle inne rzeczy i już na kanale niedługo, przepraszam, że są takie duże przerwy, ale powinny się zacząć pojawiać już niedługo filmy regularnie, gdyż pojawił się w moim życiu montażysta. Mam nadzieję, że nie będzie dramy jak między Gimperem a Maćkiem montażystą. Nawet nie wiem, jak ma na imię, ale będzie Maciek. Będzie do niego Maciek. Maciek? Maciek montażysta? Fajne imię na montażysty. Cześć!